na to miejsce. Ojcze, dziękuję Ci za każde serce, które dzisiaj nie zatwardzi się na Twój głos. Ludzie, ja do Was teraz mówię, nie zatwardzajcie serca swego, gdy usłyszycie mój głos dzisiaj w swoim sercu. Kochani, jesteśmy ludźmi, którzy w ogóle nie mają nic wspólnego z religią. Jesteśmy ludźmi, którzy poznali w swoim życiu żywego Boga. Żywego Boga, jeszcze raz powtarzam, nie marionetkę przybitą do krzyża, nie bezbronne dzieciątko siedzące w ramionach swojej mamusi, które jest malutkie i nic nie może. Ja w swoim życiu poznałem potężnego Pana. Ja w swoim życiu poznałem potężnego Króla. Jedno spotkanie z żywym Bogiem. Ojcze, ja modlę się o tą kobietę, że Twoja potężna miłość spłynie na nią teraz. W imieniu Jezusa dziękuję Ci, Ojcze, za nią. Błogosławię jej. Ja poznałem, ludzie, ja poznałem potężnego Pana. Ja poznałem potężnego Króla. Jedno spotkanie z żywym Bogiem, jedno spotkanie z żywym Jezusem zmieniło mnie raz na zawsze. Całe życie byłem narkomanem, całe życie byłem alkoholikiem, całe życie byłem złodziejem. Wiecie, byłem bydlakiem, byłem zwierzęciem w ludzkiej skórze. Byłem człowiekiem, którego nikt nie chciał znać, którego nikt nie kochał, nikt mnie nienawidził. Miałem ojca, najlepsze wspomnienie z moim ojcem, to jak rzuca moim psem o ścianę, to wyobraźcie sobie, jakie było najgorsze. Nie będę tego teraz mówił, bo to nie czas i pora. Czas i pora jest na Jezusa, mojego Pana, mojego Króla, mojego tatusia, który przyszedł do mnie. On mnie zauważył na tej ziemi i on zauważył dzisiaj Ciebie. Kochani, ja byłem złym człowiekiem, narkomanem, alkoholikiem, złodziejem. Całe życie od wczesnej młodości dbałem, od wczesnej młodości chlałem. Wiecie, i zakochałem się 7 lat temu w dziewczynie, została moją narzeczoną. Wiecie, nosiłem ją na rękach. Byłem człowiekiem pierwszy raz w życiu szczęśliwy, ale zostałem przez nią zdradzony i nienawiść z pełną mocą wdarła się w moje życie. I tak jak nosiłem ją wcześniej na rękach, to postanowiłem, że ją zniszczę, że zgładzę ją tu na ziemi. I jak podniosłem na nią pierwszy raz rękę, to już nie mogłem przestać. Biłem ją każdego dnia, lałem ją, kopałem ją po żebrach. Rano, gdy wstawałem, łapałem ją za włosy na głowie, waliłem głową o ścianę, waliłem głową o szafki, łamałem jej palce. Ona tak chodziła do roboty, miała ciężką pracę, sprzątała, wiecie, bo wtedy mieszkaliśmy w Szwecji. Wracała z pracy ze łzami w oczach, a ja ją lałem i katowałem ją i nie mogłem przestać. I postanowiłem pewnego dnia w swoim sercu, że ją zabiję. Wiecie, poszedłem do lasu późną nocą, usiadłem sobie na kamieniu i knułem plan, że jak ona wyjdzie ze szpitala, bo była tak pobita, że musiała pojechać do szpitala, że jak ona wyjdzie z tego szpitala, to ja udam znowu, że jestem kochającym Tomaszkiem, bo jestem Tomasz, na nazwisko mam Kowalczyk. I wiecie co? Ja postanowiłem, że ją zabiję. Poszedłem późną nocą do lasu i knułem plan, jak ją zaproszę, jak udam, że znowu jestem kochającym Tomaszkiem, że kupię jej kwiaty, zaproszę ją na spacer, a tam w tym lesie zadźgam ją nożem. Wiecie? I to był super plan. Znalazłem bardzo dobre miejsce. Żaden detektyw Rutkowski, żaden Jasnowic Jackowski, żaden policjant, żaden detektyw, nikt by jej nie znalazł. Nikt! Ale wiecie co? Gdy siedziałem w tym lesie na kamieniu, na głazie, pierwszy raz poczułem w sercu, że jestem kimś, kim w ogóle nie jestem. Kimś, kim w ogóle nie powinienem być. Wiecie, i tak jak nigdy nie wierzyłem w Boga, tak wtedy w tym lesie, pierwszy raz w życiu spokutowałem. Spokutowałem ze swojego życia. Znienawidziłem w jednej chwili swoje życie. Wstałem na równe nogi i spojrzałem w górę. Krzyknąłem, z moich ust wyszły słowa: Jezusie, jeżeli jesteś naprawdę, z moich ust wyszły słowa: Jezusie, jeżeli jesteś prawdziwym Bogiem, to zejdź i zmień mnie, bo ja dłużej nie chcę i nie potrafię tak żyć.
I w jednej chwili, gdy skończyłem mówić te słowa, kochani, stanął przede mną żywy Pan Panów, stanął przede mną żywy Król Królów, Jezus Chrystus. On, gdy przede mną stanął, świecił blaskiem swej chwały. Kochani, on świecił blaskiem jaśniejszym od słońca. To był Pan Panów, to był Król Królów. Mnie nagle tak jakby ścięło z nóg. Padłem przed Nim na twarz. Wiedziałem, że to jest święty Jezus. Nigdy nic o Nim nie wiedziałem, ale w tamtej chwili wiedziałem, że stoję przed świętym, 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 przed najświętszym. Wiedziałem, padłem na twarz, przez moją głowę przeleciały wszystkie dobre myśli, wszystkie złe myśli, wszystkie złe uczynki, wszystkie dzieci, którym sprzedałem narkotyki, wszyscy ludzie, których okradłem. Wszystko przeleciało przez moją głowę. To było jak klatka po klatce w filmie. Wiecie, i gdy podniosłem się na kolana, spojrzałem Mu w twarz. Jego twarz promieniała blaskiem jaśniejszym od słońca. On do mnie nie powiedział ani jednego złego słowa. On do mnie nie powiedział nic złego, że mnie nie lubi, bo ćpałem, że mnie nie kocha, bo sprzedawałem dzieciom narkotyki. On mi nie powiedział ani jednego złego słowa. Ten Jezus, święty, 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 On do mnie powiedział: Tomaszu, kocham Cię. Od dzisiaj będę Twoim ojcem. Idź do domu spać, jak wstaniesz, będziesz innym człowiekiem. I kochani, jedno spotkanie z żywym Panem, jedno spotkanie z żywym Królem okazało się zmianą całego mojego doczesnego życia. Ludzie, Jezus jest żywy. Ludzie, Jezus jest prawdziwy. On jest mocą, On jest miłością. Ja poznałem Boga miłosiernego. Ja nie poznałem Boga grożącego palcem. Ja nie poznałem Boga wiszącego na krzyżu. Ja nie poznałem Jezusika wiszącego na Twojej szyi. Ja poznałem Pana Panów, Króla Królów. Ja poznałem Ojca z nieba. Ojcze, dziękuję Ci, że mogę dzisiaj tutaj być. Że ci ludzie się dowiedzą dzisiaj i nigdy nie powiedzą, że o Tobie nie słyszeli. Wiecie, ja spotkałem Pana mocy. Jedno spotkanie z Nim zmieniło całe moje życie. On w tym ciemnym lesie powiedział do mnie, gdy klęczałem przed Nim: idź do domu spać, jak wstaniesz, będziesz innym człowiekiem. I jak gdy rano wstałem, pierwszy raz w życiu nie musiałem zażyć narkotyku, a ćpałem go całe życie. Pierwszy raz nie musiałem nachlać się alkoholu, a chlałem od trzeciej klasy podstawówki. Jak gdy rano wstałem, przestałem okradać ludzi, stałem się uczciwym człowiekiem. Ludzie, jedno spotkanie z żywym Bogiem zmieniło całe moje życie. Ja nie poznałem Jezusa wiszącego na krzyżu. Ja nie poznałem Jezusa, który siedzi malutkie dzieciątko w ramionach swojej mamy i patrzy na Ciebie i nic nie może. Ja poznałem Pana Panów, Króla Królów. Wiecie, jesteśmy tu dlatego, byście się dowiedzieli, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, jeszcze raz to powiem, nie zginął, ale żył wiecznym życiem, tu zwycięsko na ziemi i po śmierci w niebie. Ludzie, jesteśmy tutaj, by ogłosić Wam dobrą nowinę o żywym Bogu, dobrą nowinę o Zbawicielu, który dla mnie i dla Ciebie poszedł na krzyż Golgoty, o dobrym Zbawicielu, o kochającym Jezusie, nie o takim, który grozi Ci palcem, nie o takim, do którego musisz iść na kolanach do Częstochowy. Nie takiego Jezusa my tu poznaliśmy. Jest tu z nami mnóstwo ludzi, którzy poznali prawdziwego Boga. Jesteśmy z różnych miast, jesteśmy różnego pokroju ludźmi, ale w naszym życiu poznaliśmy życie żywego Boga, prawda, która zauważyła nas na tym świecie. I wiecie co? Ten Jezus jest tu dzisiaj na tym miejscu. On jest tu duchem. Wiecie, On jest tu duchem. Jeżeli słyszysz dzisiaj Jego głos w swoim sercu, nie zatwardzaj. Nie zatwardzaj swego serca. Podejdź do nas. Ludzie, jesteśmy tu po to, by uzdrawiać chorych. Tak jak apostołowie kiedyś kroczyli po ziemi i uzdrawiali chorych, tak dzisiaj my jesteśmy w tym mieście. Dzisiaj w tym mieście zaczyna wszystko się na nowo. Dzisiaj w tym mieście możecie usłyszeć o Bogu, który jest miłością. Dzisiaj możecie na własnej skórze przekonać się o mocy płynącej z nieba. Jeżeli jesteś człowiekiem chorym, masz bóle w kręgosłupie, masz bóle w biodrze, boli cię go rano, gorą cię nerki,
Może masz raka, może masz HIV, może masz AIDS, nieważne jest, może masz połamane kości. Przyjdź, one się zrosną tu na miejscu w jednej chwili. Może jeździsz na wózku, przyjdź, wstanie z tego wózka. Może jesteś niewidomy, podnieś rękę, ja podejdę do ciebie. Może masz problem ze słuchem, ze wzrokiem. Kochani, nic nie jest ważne, bo 2000 lat temu dokonało się wszystko. 2000 lat temu człowiek został zbawiony, uzdrowiony, ubogacony. Kochani, niczego nie musi nam brakować tutaj na tej ziemi. Wiecie, brakuje nam jednego. Brakuje nam relacji z Bogiem, bo tak jak przez jednego człowieka Adama grzech z pełną mocą wdarł się na ten świat, kontakt z Bogiem został nam odcięty, tak przez jednego sprawiedliwego, jaki był Jezus Chrystus, świat odzyskał kontakt z Bogiem, kochani. Realny kontakt z Bogiem. Każdy z nas z Nim ma relację i ty możesz mieć. Możesz się ze mnie śmiać, możesz mnie wyzywać, możesz myśleć o mnie, co chcesz. W ogóle nic mnie to nie boli, w ogóle nie mam wstydu tu być, dlatego, że cię kocham. Jestem tutaj dlatego, bo kocham cię, bliźni człowieku. Nie chcę od ciebie złamanego grosza. Jedyne, co chcę, to byś się przekonał na własnej skórze o mocy płynącej prosto z nieba. Halleluja, kochani, będziemy tutaj około 2 godzin. Około 2 godzin będziemy wam mówić o Jezusie pełnym miłości. Hallelujah.